Azita i ta do nas. A Bóg zapłać za zitackie, jak się ma ta. A Bóg zapłać, sani, jak się macie. Bóg zapłać. Jakieś ta, zdrowe? Jo, jakoś tam to zdrozie się, tam kołace z dnia na dzień. Jak się rano oczy otworzy, Pana Boga pochwali, to i dziecór taki będzie. A jak tam wasze dzieci? Dzieci Bóg zapłać. Dzieci Bóg zapłać. Już duże, jakie to dzieci, to chłopy i kobziety, dzieciate. Wnucki mom. Krysia, dawno się nie zidzielim. Wnucki mom. Zies? No, ziem, już ja też mam parę tych wnucków. Tam się te młode zidać starają. Starają się, starają. A zies? Kiedy nasze wnuczki się porodziły? Jak światło zgasili? Światło zgasili i długie były dziecory. No to teraz też tak pewność będzie. Będą się dalej rodzić, jak będzie słonko nisko nad zachodem, roboty już nie ma. Przyjdą do domu i się będą bazić. A powiedz mi, Mirku, jak to tam było u Waju, jak tak przyszli stare do domu, czy tam sąsiedzi do domu przyszli do was? Jakieś ta się zitali? A Krysia, no zitali się tak jak kurcze się zitają. Pochwalony, na początek był pochwalonka była, później było jak się mata, a zdrowe jesteś ta. I później się dogadywali, czy przyszli pograć w karty, czy pogadać sobie, czy zapalić, czy trochę czasami podpsić. No to takie dogadać się, co będziemy jutro robić, czy pojadziemy na jermark, do Kadzidła, czy do Baranowa, czy do Miesiańca, czy do Sielca. No i oto tak zresztą u nas było. Tak ty si te ojce nas uczyli. Pamiętaj ta dzieci, jak pójdzie ta, czy do stryja, czy do jakiegokolwiek sąsiada. Pierwsza rzecz, jak otworzy ta drzwi, przestąpuje ta próg, to się mówi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. A do matce odpowiadali. Na rzeki rzeków. Amen. Nigdy nie powiedzieli samo amen, bo to musiało być, że to na rzeki rzeków. Amen. Tak, ja też. A teraz to już tak się inaczej zitają. Przyjdą dzień dobry, cześć. Już tak bardziej nowocześnie. No to prawda, Krysia, ale ja to dumam, że dawniej było lepsi. Lepsi mówisz? Lepsi. Bo to tam się spotkali, nie dziobali w te telefony. Tych telewizorów też tak każdy nie miał, to nie patrzyli w nie. A jak tak przyszedł jeden do drugiego, to musiał trochę taki pomyśleć, podumać, bo jak w karty zacznie grać w łosu kańca, to musiał tak myśleć, żeby tego drugiego dobrze zmanieć i obsłuchać, żeby są mógł wygrać. A jak nakłóciło ją się grać w te karty, to sobie zrobili warcaby. Atrament był w każdej izbie. Mieli, bo dzieci do szkoły chodziły, to mieli atrament. A tam po makaronie mieli pudełka, zrobili sobie to planso i tak namalowali. A były takie kurki od butelki po łodźcie, to zrobili psionki, te zgrywali. Ale to się w ten sposób wyrabiało pamięć dobrą u każdego człowieka, ten, który tak się nad tym zastanawiał. No i trochę takiej smykałki. I zies Krysia, kurcz wszystko sam mógł zrobić. To nie to, co dzisiaj, że musi pojechać do spółdzielni, kupić. Wszystko kurcz sam sobie robił. No ja. Były kros na wizbzie, to natkali, kobiety natkały płótna lnianego i bawełnianego. To mieli tektorne lepsze, to było na kosule. Lepsze tu tak te od góry to nazywali, taki karcek, bo i później to, co tam dalej, to było ze słabszego tego płótna lnianego. Były i płachty na łoska, i posły na psierzynę i poduska, a i portki mieli. No i tam nie poziom ze i kalesony chłopom też robili z tego płótna. No a Krysia, a jak to u was było w szkole? A jo, u nas w szkole to było tak czasami humorystycznie, bo zimno, zasiedzieli bodaj tam w świedrach i w szkarpetach i w butach takich zimowych. A atrament to niejednokrotnie na tej ławce i zamarz. To jak tam dziobali w niego, to aż się wylało. I aż stalówka się połamała od tego dziobania. Od tego gena się połamała. A jakie mieliście nauczycielki? Bo u nas to niektóre były ze szlachty,
to jest, one nas nie pojmowały. My gadaliśmy po kurpiosku, a one źle, dwuja, pała, dwuja, daj łapy. No to taka, tak. Na ten przykład mój kolega, taki Józef Jaśków, nie zdał do drugiej klasy, bo pani pokazuje mu obrazek, tam była kura i pyta się, a co to jest? A on mówi, kokos, proszę pani. A pani, powtórz jeszcze raz, to kura jest. A on, nie pani, to kokos. Pani mówi, jak się nie zapamięta z kura, to nie zdasz. No dobra, powiedział. Ale na drugim obrazku był kogut. A pani się pyta jego znowu, a co to jest, powiedz. A on mówi, kobut, proszę pani. To nie kobut, łamago, tylko kogut. To niech sobie pani tak gada, to jest na pewno kobut. I nie znał do drugiej klasy. I no, takie to były hece. Były te hece. W tych szkołach to jeszcze i po lekcjach ostaziali, żeby się nauczyli dobrze i dobrze przepisywali. Ale to tak bywało, że i te dzieci, to musiały i krowy paść, i tego, tej roboty w tym polu było tyle, że to tam nie nadążali ojce zrobić. To który ten chłopak był taki sprytniejszy, to się ostaziało go w domu, żeby pomógł w domu. A na wiosnę, jak wywozili tam na pole ten gnoj, no to musiał pomóc. Przyszedł do szkoły po tych tygodniu czy dwóch tygodniach i od razu pani mówi, a ty co do szkoły nie chodzisz? No bo pomagałem w domu. To nie będziesz nic ujniał. Ba, proszę pani, jak z gnojem robota, to nie szkoła. I tak to jest, tak bywało, ale się wyszkolili. Żaden nie jest taki, żeby nic nie ujniał. Zaradne są ludzie, wszystko ujnieją, bo ujno sami sobie zrobić. I wóz robili, i izby budowali, i ciesiołkę ujnieli robić. No wszystko. Co tyle tam się im pokazało, to stawali do roboty. To prawda, to prawda. Kurpsie byli do tańca i do różańca, jak gadali. A lubiłaś ty chodzić boso? Lubiłam po co chodzić, po trasie, po rzyzysku najlepiej się chodzi boso. Ja też lubiłam po rzyzysku i mógłem po rzyzysku chodzić. No to trzeba ujnieć. Oj, oj, oj. Trzeba tak posuwać nogami, posuwać i no, żeby z góry nie stąpać. Żeby tam to rzyzysko nie utknęło i te dziadry tam podeszły. A do kościoła ty z boso chodziłaś? Nie, do kościoła to sam miała trepki. A, trepki, ale ty zakładałaś je przed kościołem. A szło się na bosaka? Ale to się miało taką łonuckę tam w tym jak moru. Jest, ja w Baranowie, koło Baranowa siedziałem i u kogoś tam przy kościele się podchodziło do studni, w krypsie myło się nogi, zakładało się trepki i się czy pantofle i szło się do kościoła. No, tak. A tak to jedni gadali, ze szkoda butów. A ja to dumam, że to była najlepsza akupresura. Tak, tak boso iść po dziarnie, po asfalcie, po rzysku, czy po psiachu. No tam asfaltów to nie było, po psiach i kamienie. My nie tak. Lim jeden asfalt, jeden asfalt jeden. Nie lim. U nas tak nie było tych asfaltów. Tam tylko przy tej głównej to był asfalt, ale psiach i kamienie. Po tych kamieniach to dobrze się chodziło, bo było ciepło jak w lato. Nagrzały się i było cieplutkie. Krysia, jeszcze by się i teraz posło na zabawa. A, z tymi zabawami, oj, było dobrze z zabawą. Tylko dobrze. Sobota nadchodziła, to od razu się muzyka na całą organizowaliśmy. No. To tylko przyszli chłopaki do jakiej dziewczyny i się pytają ojców, bo musieli zapytać się ojców. To nie było tak, że przyszedł i mówi, ty idziemy na zabawę. Nie, przyszedł po dziewczaka, to musiał się ojców zapytać, czy się ojce zgodzą, żeby puścili na to zabawę. To prawda, to prawda. I jest dobrze, że teraz wracają stare zabawy. Słyszałaś o tam? No takie muzyki. Nawet w Warsiadzie, tu na Kurpsiach też, w Długam, w Zalasie, w Carni, robią znowu muzyki. I musiałam się kiedyś wybrać. Oj, wybrałabym się, Krysia, wybrałabym się, wybrał, ale to się chyba rowerami.
pojadę, jak masz dobry rower, to a, bym pojechał. Dobra, Krysia, no to na razie. No to na razie. Zdrowia i... No i żebym się jeszcze tam kiedyś spotkali i sobie powspominali te nasze. Bo dawno się nie widzieliśmy. Dawno się nie widzieliśmy. O, już tak upływają te lata, każdy ten robotani tylo zagoniony. I tam nie ma czasu dla siebie. No to Krysia, dużo zdrowia i jadź z Bogiem. Bóg zapłać, to wziął również. Dobrze też, Bóg zapłać.